Tak, zaskakująco dużo rzeczywiście było słuchaczy i w większości to byli ludzie, którzy nie pamiętają lat 90. Ktoś powiedział to w czasie dyskusji, że to jest po prostu nowość dla młodych ludzi. To jest zaskakujące dla, no, powiedzmy, osób starszych, ale to jest coś, czego oni nie doświadczyli i w sensie technicznym, i w sensie pewnego takiego doświadczenia społecznego. I też, no, co chyba tutaj jest może nawet najważniejsze, w sensie pewnego typu poetyki filmu. No, taki, nie ma takich filmów dzisiaj. Można się z tych filmów śmiać, z filmów, no, na przykład karate, prawda? Można się z nich śmiać i tak dalej, ale no, można się śmiać i oglądać je z przyjemnością. W latach 80. i 90. krytyka filmowa raczej próbowała nadążyć za tym, co się działo na rynku wideo, bo ten rynek się niezwykle dynamicznie rozwijał. I zresztą ta krytyka była trochę bezradna wobec tych rzeczy, które się działy, to znaczy przede wszystkim wobec takiej, no, nieprawdopodobnie wielkiej ekspansji kultury popularnej, filmów, no właśnie takich, jakich powiedziałem. To zresztą, no, niektórzy mieli nadzieję, że być może wideo stanie się takim nośnikiem wyższych treści, czyli, no, sztuka filmowa trafi pod strzechy. To się oczywiście nie stało. No, ludzie nie kupowali, nie oglądali, nie wypożyczali Felliniego, tylko wypożyczali filmy z Charlesem Bronsonem na przykład. Ten projekt, którym ja kieruję, to jest projekt zajmujący się historią nowych mediów w Polsce. Nam się nowe media, zgodnie z nazwą, kojarzą z tymi najnowszymi mediami, ale tak naprawdę ich historia sięga lat 70. i 80. i wideo jest jednym z takich najistotniejszych stopni na drodze do tego, co mamy dzisiaj. W gruncie rzeczy pewne wzory korzystania z wideo, dystrybucji wideo, one są dzisiaj powielane w internecie. Można powiedzieć, że to, co się dzisiaj dzieje w internecie, jest w pewnym sensie repliką tego, co działo się w nieco inny sposób w latach 80. Ten mój projekt polega na zbieraniu informacji przede wszystkim od ludzi, którzy wtedy w jakiś sposób w tym procesie uczestniczyli. Po pierwsze, to trzeba przede wszystkim powiedzieć. VHS to jest pierwsza technologia, która tak naprawdę przeniosła na masową skalę kino do domu. I to jest ogromna zmiana. No, tak jak dzisiaj film jest bardzo popularną sztuką, ale mało kto chodzi do kina. Przeciętny Polak zdaje się, że raz w roku odwiedza kino, a ogląda jednocześnie pewnie przeciętny Polak, chociaż takich badań już nie ma, bo to bardzo trudno zbadać, kilkadziesiąt filmów, jeśli nie kilkaset rocznie, oczywiście w domu. I teraz VHS jest pierwszym takim momentem, kiedy można obejrzeć telewizję, ale to jednak w dosyć ograniczonym zakresie. Natomiast VHS daje taką możliwość ludziom oglądania filmów w domu, więc w tym sensie to jest w ogóle taki fundament naszej epoki. Tak, no, oczywiście moim ulubionym filmem, który oglądałem na VHS-ie, jest Łowca Androidów. Oglądałem go wielokrotnie i bardzo mi się podobał na VHS-ie. Potem byłem trochę zdziwiony, jak zobaczyłem ten film w kinie, ale w latach 80. Ja się interesowałem wtedy fantastyką i oglądałem dosyć dużo filmów fantastycznych właśnie w tej technologii. Różne były kopie, lepsze, gorsze, ale generalnie to było bardzo ciekawe doświadczenie.